Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie Sektor Gości moim rozmówcą będzie minister sportu i turystyki Witold Bańka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przez jakiś czas jeszcze minister sportu, ale wiele wskazuje na to, że od przyszłego roku prezydent WADA. Nowa funkcja, nowe wyzwania. Szykuje się Pan już do przeprowadzki do Montrealu? Nie, bo to jest tak, że meblować gabinet tak przysłowiowo można sobie dopiero po objęciu funkcji. I ja podchodzę z dużą pokorą do tej roli, do kolejnych etapów. Ta nominacja europejska to był wielki zaszczyt dla mnie i takie mocne zwycięstwo, bo w pierwszej turze 28 głosów, czyli te ponad 50%, prawda, w stosunku do 16 mojej kontrkandydatki z Norwegii i 5 belgijskiego ministra. Natomiast etap majowy, na którym zapadną już ostateczne decyzje, kiedy kontynenty, rządy wybiorą przyszłego prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, który notabene zostanie zaakceptowany na kongresie w Katowicach, no, ale decyzja zapadnie w maju, no to jest potężne wyzwanie. To jest 18 głosów przedstawiciele kontynentów. Jak łatwo obliczyć, żeby wygrać, potrzeba 10 głosów. Wspomniał Pan o tych wynikach w Europie. 28 głosów przy 16 i 5, które uzyskali kontrkandydaci. To jest prawdziwy nokaut. Oni byli mocno zaskoczeni, że uzyskał Pan tak dobry wynik? Tak, byli mocno zaskoczeni i nie spodziewali się akurat takiego rezultatu i to pokazało, że ta nasza strategia też i dyplomatyczna i wiele spotkań, rozmów na różnych szczeblach przyniosła naprawdę bardzo dobry efekt i też konsekwentnie prezentowałem swój program, bo to nie jest też tak, że zostałem wybrany bez powodu. My pokazywaliśmy to, co w Polsce zostało zrobione przez ostatnich ponad 3 lata w tym obrębie polityki antydopingowej i też prezentowałem swoją wizję Światowej Agencji Antydopingowej. Mnóstwo relacji, mnóstwo spotkań też takich osobistych. No i ta strategia tej naszej dyplomatycznej ofensywy przyniosła taki skutek, że zwycięstwo w pierwszej turze ku zaskoczeniu przeciwników. I czuje się Pan mocno dumny z tego, że te państwa członkowskie Rady Europy już teraz uznały Pana za zdecydowanie najlepszego kandydata? Tak, bo to jest wielki sukces nie tylko mój, to jest sukces mojego zespołu, to jest sukces Polski przede wszystkim, bo to jest taki silny mandat naprawdę europejski, dobry rezultat, to nie jest zwycięstwo kilkoma głosami, tylko naprawdę z dużą przewagą i za to też jestem wdzięczny moim koleżankom i kolegom ministrom odpowiedzialnym za sport z całej Europy, że obdarzyli mi takim dużym kredytem zaufania i postaram się tego kredytu nie zmarnować. Nie było jeszcze Polaka, który zajmowałby tak wysokie stanowisko we władzach Światowej Federacji w sporcie. Pan dzisiaj czuje się gotowy na podjęcie takich dużych wyzwań? Ja lubię wyzwania i zawsze takie wyzwania lubiłem, czy to w sporcie, czy w życiu zawodowym. I na pewno rola prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej to jest potężne wyzwanie, to jest wielka odpowiedzialność, to jest, można powiedzieć, obok Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, taka druga najważniejsza organizacja na świecie sportowa, zrzeszająca tak ogromną ilość członków, obejmująca swoją działalnością praktycznie całą politykę antydopingową, więc to jest wielkie wyzwanie. To jest też organizacja, która boryka się z pewnym kryzysem wizerunkowym i zdaje sobie sprawę z tego, że ta rola, jeśli będzie mi dane pełnić rolę prezydenta Światowej Agencji Antydopingowej, to na pewno nie będzie łatwe zadanie. Trudnym zadaniem będzie też wypracowanie jakiejś jedności w sprawie polityki antydopingowej między WADA a MKOL-em. Ma Pan na to jakiś patent, jakiś sposób? Ja udowodniłem też, będąc członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Agencji Antydopingowej, że kompromis jest możliwy pomiędzy rządami, pomiędzy ruchem olimpijskim, bo prowadziłem negocjacje budżetowe na najbliższe lata. Od 2019 roku Światowej Agencji Antydopingowej ten budżet wzrósł o 8%, rok do roku będzie rósł i to nie był łatwy kompromis, przekonać i ruch olimpijski, i rządy do tego, żeby zwiększyć ten budżet, żeby znaleźć się gdzieś tam pośrodku i to się udało. Prowadziliśmy te negocjacje długie, żmudne, więc to jest możliwe, tak? I tak też postrzegam swoją rolę, że te konflikty powinniśmy wygaszać, bo jest jednak wspólny cel. Powinniśmy wyrzucać oszustów ze sportu, dopingowiczów i na tym się koncentrować, właśnie na także prowadzeniu polityki antydopingowej, szczególnie w tych krajach, które tej polityki nie mają, tak? No 10% medalistów z Igrzysk Olimpijskich w Rio, około 10% pochodziło z krajów o bardzo słabej polityce antydopingowej albo bez tej polityki. I to jest wielkie wyzwanie, to takie można powiedzieć uszczelnienie tego systemu. Pan chce fundusz solidarnościowy stworzyć, tak? Żeby móc finansować politykę antydopingową w tych krajach. Tak, bo to jest też tak, że polityka antydopingowa jest kosztowna, wymaga nakładów finansowych. Sporo krajów nie radzi sobie z tym pod kątem finansowym. Przypomnę, że mamy tylko około 30 paru akredytowanych laboratoriów na całym świecie, które badają doping. A to jest realne, żeby na przykład tą liczbę laboratoriów antydopingowych w ciągu 2 lat
zwiększyć dwukrotnie? Dwukrotnie myślę, że nie, ale o kilkanaście laboratoriów zdecydowanie można to, tę liczbę zwiększyć i jest kilka krajów europejskich, które chciałoby też takie laboratorium antydopingowe. To jest przede wszystkim prestiż też dla państwa. Przypomnę, że my mamy laboratorium akredytowane ŁADA-owskie w Warszawie i myślę, że ŁADA tutaj powinna być bardziej taka proaktywna w tym zakresie, pomagać, a nie przeszkadzać. To jest też trochę tak, że oczywiście jakość tych laboratoriów jest niezwykle ważna, ilość też jest niezwykle istotna, bo rynek sportowy jest potężny. Określone moce przerobowe też są ograniczone i ja myślę, że tylko jedno akredytowane laboratorium na kontynencie afrykańskim to też o czymś świadczy, prawda? I koszty transportu próbek są ogromne, więc często te państwa po prostu sobie nie radzą finansowo, więc musimy pomagać i stąd też właśnie pomysł Funduszu Solidarnościowego. A czy polski sport może w jakiś szczególny sposób zyskać na tym, jeżeli zostanie pan prezydentem ŁADA? No ja uważam, że nas Polaków generalnie jest za mało w wielu organizacjach międzynarodowych, także sportowych i myślę, że to jest też nasza rola i tak też postrzegam swoją rolę, żeby jak najwięcej moich rodaków znalazło się także w innych organizacjach międzynarodowych, sportowych. Natomiast ŁADA musi przede wszystkim skutecznie prowadzić politykę. Doping nie ma barw narodowych. My musimy wyrzucać oszustów ze sportu bez względu na to, czy to jest Rosjanin, Amerykanin, czy Polak, czy Norweg. Jeśli jest dopingowiczem, to musi się znaleźć poza sportem i taka jest rola ŁADY. My przez ostatnie 3 lata w naszym resorcie udowodniliśmy, że możemy z tą politykę antydopingową prowadzić skutecznie. To porozmawiajmy teraz o tych ostatnich 3 latach, jeżeli chodzi o pracę Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patrząc na te 3 lata pracy, którą wykonał pan w roli ministra wraz ze sztabem ludzi, z czego jest pan najbardziej dumny? To jest wiele obszarów. Myślę, że i program Klub, czyli dofinansowanie małych i średnich klubów sportowych, SKS przywrócone na szeroką skalę, czy projekt Narodowej Bazy Talentów, kadry wojewódzkie w wszystkich kategoriach wiekowych, czyli taka konsekwentna piramida szkoleniowa. Moje, tak sobie śmiejemy, bo w przekazie medialnym śmiejemy się, że Team 100 program, który jest takim, trochę postrzegam go jako swoje dziecko, finansowany przez Polską Fundację Narodową, czyli 250 młodych sportowców, w tym także tych z niepełnosprawnościami, z dodatkowym wsparciem finansowym. Polityka antydopingowa, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli POLADA, zwiększenie budżetu na walkę z dopingiem, ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie. Więc tu jest sporo takich rzeczy, z których mogę być dumny i to jest też moje marzenie, żeby na przestrzeni najbliższych lat, ktokolwiek będzie przyszłym ministrem sportu i turystyki, żeby kontynuował tę pracę. Oczywiście będą następować pewne korekty, pewne zmiany, one są wskazane, są też potrzebne, natomiast chciałbym, żeby Nie ma pan obaw, że ktoś może wejść i po prostu zakończyć jeden z tych programów? Nie wyobrażam sobie na takiej sytuacji, że ktoś akurat zakończy program Klub, czy program SKS, czy zlikwiduje Team 100, bo to by było ze szkodą dla polskiego sportu. Natomiast chciałbym, żeby powtórzył się ten przykład Wielkiej Brytanii. Ja tam też wielokrotnie mówię akurat w obrębie sportu wyczynowego, ale w 96 roku Brytyjczycy ponieśli klęskę na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. Wywrócono stolik do góry nogami, mówiąc kolokwialnie, zmieniono system i po 20 paru latach można powiedzieć tak, że zmieniały się ekipy rządzące Wielkiej Brytanii. Następowała pewna korekta, ale jednak ten GB Team szedł bardzo mocno do przodu i to jest też moje wielkie marzenie, mój wielki cel, żebym mógł po kilkunastu latach powiedzieć, że ten projekt, który pewnie został zmodyfikowany w takim czy innym obszarze, jest jednak, że jednak fundament stworzyliśmy właśnie w tych latach mojego urzędowania. Wyróżnił pan ten program Team 100, czyli 250 sportowców, którzy dostają w ciągu roku po 40 tysięcy złotych, sportowcy między 17 a 23 rokiem życia. Czy to jest taki projekt, program, który rzeczywiście realnie w ciągu kilku lat, w stosunkowo krótkim czasie może zwiększyć nasze medalowe szanse na Igrzyskach Olimpijskich? Myślę, że tak. Oczywiście sport niesie ze sobą pewną dozę nieprzewidywalności, ale ci młodzi ludzie, jak się spojrzy na to, kto jest członkiem Teamu 100, to już jest sporo naprawdę ciekawych nazwisk, które osiągają sukcesy w sporcie seniorskim. To są medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata kategorii juniorowskiej czy młodzieżowej i naprawdę młodzi ludzie, którzy zaskoczyli mnie o tyle pozytywnie, że całkiem odpowiedzialnie podchodzą do tego finansowania. To była moja obawa, jak ustanawialiśmy program Team 100, jak ci młodzi ludzie będą rozliczać się z tymi środkami finansowymi, na co będą chcieli te pieniądze wydawać, ale podeszli do tego bardzo odpowiedzialnie, zdecydowanie. No,
większość naprawdę wydaje te pieniądze na fizjoterapeutę, na kwestie związane ze swoją karierą, czy opiekę medyczną, ale także te środki też można wydawać. Oni są na zobowiązani do tego, żeby pokazać wszystkie wydatki? Czy naturalnie. To jest także Instytut Sportu, który jest jednostką nadzorującą program Team 100, też sprawdza te rozliczenia, bada i jakby rozlicza. Jest też specjalna aplikacja internetowa, którą beneficjenci mają i tam mogą te dokumenty przesyłać. I zresztą słyszymy z ich wypowiedzi, że naprawdę ten program jest dla nich bardzo pomocny. Oczywiście to jest program dodatkowy, bo oni mają finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki płynące do Polskich Związków Sportowych na ich przygotowania, na stypendia, więc to są dodatkowe środki, które mają po prostu sprawić, że będą mieli pełen komfort przygotowań, bo my po prostu wielu naszych sportowców, i to wiem z doświadczenia, traciliśmy przez wiele, wiele lat właśnie z przyczyn finansowych. To jest bardzo trudny moment, przejście z kategorii juniora do młodzieżowca, czy z młodzieżowca do seniora, tak? Czyli ten etap, jak ktoś kończy ten etap licealny, przechodzi na studia, czy skończy studia i trzeba spoglądać w dalszej perspektywie na swoje życie, więc my wielu, wielu takich młodych talentów właśnie traciliśmy, młode talenty traciliśmy z przyczyn finansowych. I Teams to ma być właśnie takim zabezpieczeniem dla nich, żeby się czuli bezpiecznie, że może im się też podwinąć noga i to finansowanie będą mieli, ale mają się spokojnie przygotować do igrzysk. Mamy kilka bardzo udanych programów, które świetnie prosperują, ale w ostatnich latach były też głośne afery w związkach sportowych. Czy pan jako minister ubolewa, że właściwie w takich sytuacjach jedyne, co możecie zrobić, to odciąć finansowanie i ewentualnie wprowadzić kuratora? To jest problem, no właśnie, to jest problem polskiego sportu, bo wprowadzić kuratora też nie możemy, bo to jest tak, że minister składa wniosek do sądu rejestrowego i sąd decyduje, czy jest podstawa do tego, żeby tego kuratora wprowadzić. Kurator nie jest magicznym menedżerem, kurator nie zrestrukturyzuje związku, nie wyprowadzi go na prostą, nie oddłuży, on ma doprowadzić do nowych wyborów. Tak naprawdę, więc to jest takie rozwiązanie też połowiczne. I to nie jest pocieszające, że to jest problem każdego kraju i europejskiego, światowego, bo żartuję sobie, że jak rozmawiamy z moimi kolegami ministrami, to mamy wspólny temat, zawsze problemy z federacjami, ze związkami sportowymi. Bo nie da się tego rozwiązać poprzez jakąś ustawę? No, to jest tak, że w taki sposób nie, bo musimy respektować autonomię. Minister nie może wpływać na kadry, na zarządzanie danym związkiem w obszarze także sportowym i jest to są jednostki, które są nadzorowane, ale w obrębie finansowania z budżetu państwa, ale nie możemy właśnie w taki sposób naruszać ich autonomii i to są reguły też prawa międzynarodowego, federacji światowych i takim najskuteczniejszym narzędziem wpływu, tak, czy no to jest edukacja, to co wprowadziliśmy, czyli kodeks dobrego zarządzania do Polskich Związków Sportowych, czy Akademia Zarządzania, gdzie pokazujemy dobre wzorce, gdzie wymagamy, że jeśli nie będą spełniać pewnych kryteriów ministerialnych, no to finansowanie będzie ograniczone. Robert Kubica po 8 latach, po 18 operacjach wraca do Formuły 1, będzie startował w wyścigach na najwyższym szczeblu. Tak szczerze, wierzył pan, że dojdzie do takiego powrotu? Ja myślę, że tak naprawdę to wierzy tylko Robert. Bo był taki moment, że chyba nikt w niego nie wierzył i prawdziwą siłę jego ducha pokazuje właśnie ta cała piękna historia. Kiedy w pewnym momencie wydawało nam się, że ta księga z historią Roberta Kubicy się zamknęła, to tak naprawdę okazało się, że tylko zamknął się pewien rozdział, a on już pisał tą historię, miał ją gdzieś tam w głowie i konsekwentnie do tego dążył, do realizacji tego nowego rozdziału i to jest fantastyczna historia, bo to jest wspaniały ambasador, to jest człowiek rozpoznawalny na całym świecie, jego historia jest historią niesamowitą i no, na pewno będę obserwował te jego kolejne kroki, kolejne wyścigi. Jak w zeszłym tygodniu rozmawiałem tutaj z pilotem Maciejem Wisławskim, który stwierdził, że Robert Kubica, patrząc na jego determinację, że to właściwie nadczłowiek, no a ta cała historia z powrotem to taki unikalny przypadek w historii światowego sportu. No myślę, że ktoś kiedyś będzie chciał może nakręcić o tym film, bo to jest naprawdę historia niesamowita, niesamowitego człowieka. To może w takim razie Polska Fundacja Narodowa mogłaby znaleźć środki na stworzenie takiego filmu? No, pomysł jest całkiem ciekawy, bo to jest tak, że Robert naprawdę, ta jego kariera jest karierą niezwykle bogatą w różnego rodzaju wydarzenia. To jest fantastyczny człowiek, ale to są też trudne momenty, to jest też lekcja tego, jak
jak wstawać po porażce, po różnych trudnych wydarzeniach, więc może kiedyś po zakończeniu kariery, zobaczmy jak ta kariera się dalej potoczy, bo ona nie jest zakończona, to jest kolejny piękny rozdział przed nami. A tak wspomniałem o tej Polskiej Fundacji Narodowej ze względu na to, że historia Roberta też jest niejako promocją polskiego sportowca, tak. poniekąd również Polski. Tak, ja myślę, że sport, generalnie sportowcy są naszymi najlepszymi ambasadorami. Każdy sukces sportowy, spektakularny wybrzmiewa na całym świecie i to zawsze jest znakomita też reklama i promocja Polski, dlatego często odpowiadając na pytanie, dlaczego Polska Fundacja Narodowa finansuje właśnie program Team 100, no bo to ci młodzi ludzie kiedyś będą zdobywać dla nas medale. To są tacy nasi młodzi ambasadorowie, którym możemy pomagać w tym dojściu na szczyt. Oni finansują program Team 100, natomiast PKN Orlen został jednym ze sponsorów Williamsa i to w dużym stopniu dzięki Orlenowi ten powrót Roberta Kubicy do Formuły 1 jest możliwy. W mediach pojawiła się kwota tam 10 milionów euro. Czy pan brał intensywnie udział w tych rozmowach? Czy pan próbował zachęcić Orlen do tego, żeby taką inicjatywę podjąć? Tutaj akurat w tym wypadku nie trzeba to było tego robić, bo prezes Obajtek bardzo ofensywnie podszedł do tego tematu z takim pełnym zrozumieniem i bardzo chciał, żeby PKN Orlen zaangażował się w sponsoring Roberta Kubicy i ta decyzja to jest naprawdę bardzo dobra decyzja i ten, można powiedzieć, ten ekwiwalent reklamowy bardzo mocno przysłuży się Orlenowi, bo to jest to wejście Orlenów w sponsoring Roberta Kubicy czy Williamsa wybrzmiało na całym świecie. Na pewno przyniesie także korzyści finansowe, marketingowe, reklamowe PKN Orlen i myślę, że fachowcy z naszego giganta, naszego czempiona paliwowego doskonale zdawali sobie sprawę z tego. To przejdźmy teraz do naszego sportu narodowego. Skoki narciarskie. Od 3 lat rewelacyjne wyniki kadry A Stefana Horngachera. Oczywiście z fenomenalnym Kamilem Stochem na czele. Co pana zdaniem w największym stopniu decyduje o sukcesach tej grupy zawodników, tej grupy ludzi, tego sportu, no i tego, że właściwie po zakończeniu kariery przez Adama Małysza w 2011 roku, dzisiaj mija 8 lat, a to ciągle taki nasz zimowy sport narodowy. No to jest konsekwencja przede wszystkim, pewna myśl szkoleniowa, która przejawia się w ostatnich latach, bo to nie tylko trener Horngacher, ale przecież wcześniej Łukasz Kruczek, czy Heinz Kutin, czy inni trenerzy, czy Apoloniusz Steiner. Także mamy całą grupę szkoleniowców, którzy współpracowali, którzy zostawili taką cegiełkę w tych naszych skokach narciarskich. To praca z młodzieżą, o którą cały czas trzeba dbać i walczyć. Kiedyś skoki narciarskie nie były popularnym sportem. Małyszomania i Adam Małysz otworzyły tą przestrzeń i ja to też podkreślam wielokrotnie, że przykład skoków narciarskich jest dowodem tego, że ja nie lubię tego określenia, ale nie ma sportów niszowych, tylko są sporty niewłaściwe, opakowane marketingowo. Z każdego sportu można zrobić produkt. Pod warunkiem, że są sukcesy. Pod warunkiem, że są sukcesy i są ludzie, którzy te sukcesy potrafią wykorzystać i że cały sztab pracuje na ten sukces. Dzisiaj nasze skoki narciarskie to jest także szczególnie ta kadra seniorowska, to jest taka dobrze naoliwiona maszyna, którą grupa ludzi pracuje na ich sukces. Za chwilę mamy Mistrzostwa Świata w Austrii. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyć z medali naszych chłopaków. Kamil Stoch zachwyca na skoczni od lat, ale zachwyca też poza skocznią. Rok temu elegancki gest. Całą nagrodę, którą dostał od PKOL-u za medal olimpijski, przeznaczył na swój sztab szkoleniowy 120 tysięcy złotych. Jak pan ocenia taki gest? Ja się cieszę z takich gestów, bo okazują też pewną szlachetność. Cieszę się też z wszelkiego rodzaju działalności charytatywnej naszych sportowców. Tutaj z fantastycznym przykładem jest choćby Piotrek Małachowski, który jest znany ze swojej działalności charytatywnej i pomocy, już nie mówiąc o Kubie Błaszczykowskim, prawda? Więc tego rodzaju gesty są naprawdę potrzebne i najważniejsze, żeby płynęły z głębi serca. Wiadomo, że trwają podchody pod trenera Stefana Horngachera. Federacja Niemiecka chciałaby go przejąć. On też wyraża jakieś zainteresowanie wstępne. Czy
Ministerstwo Sportu mogłoby ewentualnie pomóc Polskiemu Związkowi Narciarskiemu w znalezieniu sponsora, który zapewniłby wysoką podwyżkę trenerowi Horngacherowi. Czy to jest realne? To nie jest kwestia przyszłości trenera Horngachera, nie jest kwestią finansową. Trener jest zadowolony ze swoich warunków finansowych. Ja też jestem w kontakcie z prezesem Tainerem i zresztą pan prezes to też potwierdził, że dzisiaj trener Horngacher i ta grupa ma naprawdę wszystko zapewnione to, czego oczekuje. Także w kwestiach finansowych, więc tu wchodzą w grę inne czynniki zupełnie. To jakby o tym, czy trener Horngacher zostanie z polską kadrą, czy zdecyduje się na inny krok, to na pewno nie będą o tym decydowały finanse. To jakie czynniki mogą być tutaj kluczowe? Ciężko powiedzieć. To jest tak, że trener Horngacher mieszka też w Niemczech i wiele lat temu mówił o tym, że kiedyś chciałby pracować z kadrą niemiecką. Być może czynniki rodzinne, więc na decyzję o przyszłości zawodowej mają... Jasne. Ale patrząc na ostatnie 3 lata, można by powiedzieć, że jego odejście na pewno będzie stratą dla polskich skoków narciarskich. Na pewno. To jest tak, że chcielibyśmy, żeby trener Horngacher dalej pracował z chłopakami, szczególnie do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i tego bym sobie życzył i myślę, że tak samo jak władze Polskiego Związku Narciarskiego i chciałbym, żeby tak było. No zobaczymy po Mistrzostwach Świata w Austrii, ten Horngacher ma podjąć decyzję, przekazać tę decyzję do opinii publicznej. Czyli w tym aspekcie ministerstwo nie może pomóc? Nie, możemy pomóc, bo jeśli przeszkodą miały być kwestie finansowe, to na pewno jesteśmy otwarci, żeby pomóc. Ale to w jakim stopniu ministerstwo dzisiaj na przykład wspomaga właśnie Polski Związek Narciarski? My finansujemy oczywiście z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i z budżetu państwa. To są naprawdę bardzo duże środki. Dodatkowo też przecież spółki Skarbu Państwa są sponsorem Polskiego Związku Narciarskiego i tak naprawdę dzisiaj to nie jest absolutnie kwestia finansowa. Jeśli, tak jak wcześniej wspomniałem, miałoby o tym zadecydować finanse, to jakby gwarantuję, że pomożemy w taki sposób, żeby trenera Horngachera zatrzymać. Ale wiem, że to nie czynnik finansowy będzie jakby tutaj ostateczny. Z jednej strony kadra A osiąga dzisiaj olbrzymie sukcesy w skokach narciarskich od wielu, wielu lat. Z drugiej strony są problemy, jeżeli chodzi na przykład o frekwencję w Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich. Dawniej to było po 150 zawodników, aktualnie startuje w nich tylko około 35, czyli takie aktywne zainteresowanie skokami narciarskimi od strony sportowej mocno zmalało w ciągu ostatnich lat, mimo wielkiej fali sukcesów. No i tutaj pytanie, czy można jakkolwiek ten problem rozwiązać? Trzeba o to młodzież walczyć. To jest problem wielu dyscyplin sportu i to, żeby pozyskiwać młodzież do tego sportu. Myślę, że tutaj to trzeba robić i tak jak realizujemy choćby inwestycje w infrastrukturę sportową, także dla dzieci, młodzieży, żeby mieli gdzie trenować. Stąd też decyzja o modernizacji małej, średniej Krokwi, budowy pięknego, dużego kompleksu. Są skocznie w Chochołowie dofinansowane też przez ministerstwo i szereg innych obiektów. Ile środków na przykład zostaje przeznaczonych na tą modernizację średniej, małej Krokwi? To będzie około 50, od 40 do 50 milionów. Mniej więcej tyle będzie kosztowała modernizacja małej, średniej Krokwi, podzielona na etapy już właściwie w tym roku. Teraz już rozpoczynają się prace, bo został wyłoniony wykonawca tej całej inwestycji, więc... Ile czasu zajmą te prace? To jest około 3 lat. Około 3 lat będzie ta inwestycja trwała. Ona będzie podzielona na etapy. Zacznie się od tej najmniejszej, właśnie od malutkiej skoczni dla dzieciaków, tak żeby mogła być ona w najbliższych miesiącach już gotowa. No i później kolejne etapy, więc myślę, że za kilka lat będziemy mieli naprawdę przepiękny obiekt. Dodatkowo do tego chodzi modernizacja tras narciarskich, o których od wielu lat się mówiło. Szczególnie o tym wspominała Justyna Kowalczyk z końcówką tego roku. Myślę, że na przełomie października, listopada będzie skończona ta inwestycja w Zakopanem, także dodatkowo dojdą piękne trasy narciarskie, ale wracając też do tego tematu dzieci, młodzieży, to myślę, że tutaj związek też musi bardzo być aktywny w zakresie programów, które my też finansujemy, jesteśmy gotowi finansować dalej. No właśnie, dalej. Bo związek przygotował strategię, tak? Był taki wymóg ze strony ministerstwa i tutaj pytanie, czy ta strategia w pełni Was zadowala w tym momencie? Tak, my jesteśmy teraz na etapie, bo to był też wymóg dotyczący wszystkich związków sportowych. Analizujemy te strategie, na pewno do sporej części będziemy mieli uwagi, natomiast jeśli chodzi o Polski Związek Narciarski, to my naprawdę tutaj nie ma problemów finansowych i jesteśmy gotowi i otwarci finansować różnego rodzaju nowe inicjatywy i myślę, że to też władze związku potwierdzą, że finanse z Ministerstwa Sportu i Turystyki są naprawdę odpowiednie zarówno z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, jak i z budżetu państwa.
Przenieśmy się teraz na wysokość 8000 metrów nad poziom morza. Porozmawiajmy o himalaizmie. Jaki wymiar dla Ministerstwa Sportu miała zeszłoroczna zimowa wyprawa narodowa na kadłach? Ona była ważna. To był element promocji takich pionierskich osiągnięć Polski na świecie i też w znacznej mierze finansowaliśmy tę wyprawę. Ona nie przyniosła skutku, nie zdobyto K2, tak, ale miała ogromny też wydźwięk medialny. No to o tym wydźwięku medialnym możemy konkretnie powiedzieć. Są badania na ten temat, że o wyprawie Polaków na K2 dowiedziało się około 250 milionów ludzi na świecie. Pojawiały się reportaże w New York Times, w National Geographic. Czyli z punktu widzenia wizerunkowo warto było dofinansować tę wyprawę. Tak, no to też jest specyficzna wyprawa, to jest specyficzny, można powiedzieć, taki challenge, tak, i w taki sposób na to trzeba spoglądać. I tak naprawdę był specjalnie przygotowany konkurs i też ta wyprawa została dofinansowana i właśnie poprzez pionierskie osiągnięcia Polski na świecie. Tak się nazywał ten konkurs, wspieranie promocji Polski w pionierskich osiągnięciach sportowych na świecie na lata 2017-19. Kwota, którą przeznaczyło ministerstwo, to był 1 000 000 zł. Teraz trwają przygotowania do nowej wyprawy. I tutaj pytanie, czy Polski Związek Alpinizmu może ewentualnie liczyć na jakieś dofinansowanie ze strony ministerstwa? Żadnej decyzji w tym temacie nie podjęliśmy. Nie przewidywaliśmy na ten rok konkursu tego podobnego, który umożliwił dofinansowanie tej poprzedniej wyprawy, więc na pewno będziemy taki wniosek analizować. No, każde wnioski analizujemy, natomiast ja nie jestem w stanie tutaj zadeklarować jakiegokolwiek teraz wsparcia dla kolejnych planów. Na pewno będziemy się pochylać nad tą sprawą. Natomiast na ten budżet na ten rok nie mieliśmy przewidziane tego rodzaju przedsięwzięcia. O tej wyprawie było głośno również ze względu na akcję ratunkową na Nanga Parbat, w której wzięli udział uczestnicy wyprawy pod K2. Pojawiła się nagle sytuacja, w której Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol walczą o życie. Telefony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy są w stanie sfinansować przelot helikoptera w celu akcji ratunkowej. Wtedy dosyć szybko zapadła decyzja, że te pieniądze będą. Pan brał udział wtedy w tych rozmowach? Tak, tak. Bardzo intensywnie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i działaliśmy tutaj. I ta akcja, to co Polacy zrobili tak naprawdę, to w jaki sposób Polska zadziałała, nasze służby dyplomatyczne, to była bardzo sprawna akcja. Tam pojawiały się różnego rodzaju głosy czy pretensje, ale znając specyfikę czy trudność tego tak naprawdę, tej całej sytuacji, to naprawdę tutaj była bardzo sprawnie, ona została przeprowadzona. No i przede wszystkim wielki heroizm naszych czterech himalaistów, którzy zdecydowali się porzucić w pewnym momencie marzenia, zaryzykować wszystko i po prostu ratować ludzkie życie. I to był wielki heroiczny czyn, bo zostawili, można powiedzieć, w pewnym momencie swoje ambicje, swoje cele, tylko zdecydowali się po prostu ratować życie drugiego człowieka. No właśnie, pan wtedy wspomniał o tym, że wystąpi do prezydenta o nadanie specjalnych państwowych odznaczeń dla uczestników tej akcji. Przypomnijmy, Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala. Jak to się dalej potoczyło? No jest pozytywna jakby tutaj rekomendacja i myślę, że też Kancelaria Prezydenta czeka na odpowiedni moment, żeby te odznaczenia przyznać. Na razie nagroda Wyczyn Roku podczas Gali Mistrzów Sportu dla chłopaków, no absolutnie zasłużona. Tak, zdecydowanie tak. No ja miałem ten zaszczyt, tę przyjemność też tą nagrodę akurat naszym trzem himalaistom, bo Denis Urubko nie mógł być obecny, ale naszym trzem himalaistom wręczać. Adam Bielecki pochodzi z Tychów podobnie jak pan, zresztą jesteście prawie rówieśnikami. Poznaliście się kiedyś wcześniej? Tak, ale myślę, że to, ja nie pamiętam dokładnie okazji, ale wiem, chyba przy jakichś uroczystościach miejskich, jak jeszcze byłem zawodnikiem, to była okazja się poznać, ale tak osobiście nie znaliśmy się bardzo dobrze. No, miałem okazję poznać już jako minister. I jak ocenia go pan jako himalaistę, który na koncie ma już 5 ośmiotysięczników, w tym 2 wejścia jako pierwszy zimowy? No to jest wybitny himalaista i tak naprawdę wiele też w życiu przeszedł, trudnych momentów także, ale to jest naprawdę niesamowicie sprawny sportowiec, himalaista. No i myślę, że każda jego wyprawa to są też wielkie, wielkie wyczyny.
Ostatniej zimy bardzo głośno było o problemach Wisły Kraków. Pojawił się nagle w grudniu jakiś kambodżański biznesmen. O zgrozo przejął akcję klubu w tym momencie. Czy istnieją jakieś rozwiązania prawne, które mogłyby zabezpieczyć kluby piłkarskie przed podobnymi historiami? To jest też tak, że nie zawsze rozwiązania legislacyjne czy prawne zabezpieczą przed oszustwem, czy przed próbą oszustwa, czy przed tak naprawdę ludzką naiwnością, tak? No bo cała ta historia była naprawdę szyta grubymi nićmi i każdy, jak to obserwował z boku, to przecierał oczy ze zdumienia, jak to jest możliwe, że pojawił się ktoś taki, ktoś tak mało wiarygodny i trochę i śmieszne, zyskał, trochę przerażające. To prawda, i zyskał tak naprawdę zaufanie, ale ciężko tutaj w takich sytuacjach reagować w jakiejś formule prawnej, no bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że kluby sportowe w znacznej mierze są podmiotami prywatnymi i tutaj państwo nie może reagować w jakiś sposób prewencyjnie czy ingerować. No my jako resort mamy nadzór nad polskimi związkami sportowymi właśnie w obszarze finansowania publicznego. Nie mamy możliwości wpływania na kadry czy tutaj decydowania w tym zakresie, no a cóż dopiero w klubach sportowych, które nie są pod naszym nadzorem, więc to jest też tak trochę, że ja jako minister obserwowałem tą sytuację i też był pan mocno zaniepokojony tym, co się dzieje? Myślę, że tak, no bo jak najbardziej, no byłem, no bo to Wisła Kraków, no klub z pięknymi tradycjami i mam tylko taką szczerą nadzieję, że w tym trudnym momencie, w którym się Wisła znalazła, z tej trudnej sytuacji wyjdzie jakieś dobro, że Wisła wydźwignie się i ci, którzy teraz chcą inwestować w ten klub, którzy jakby opiekują się tym klubem sportowym, sprawią, że Wisła, że biała gwiazda nabierze kolejnego pięknego blasku, bo klub z tradycjami zasługuje na to. A są to przedsiębiorcy, którzy się pojawili, Jarosław Królewski, Tomasz Jarzdziński, również Jakub Błaszczykowski, przeznaczyli własne prywatne pieniądze, pożyczyli je Wiśle Kraków, zrobili emisję akcji, wielka akcja sprzedaży karnetów. Jak pan ocenia ich działania? Również minister Gowin się zaangażował z tego. No to jest tak, że w kontekście, można powiedzieć, PR-owym, menedżerskim, no to są ruchy jak najbardziej wskazane i pozytywne i będziemy obserwować, co dalej będzie się z Wisłą Kraków działo. To coraz więcej takich dobrych sygnałów w tym zakresie i ja się cieszę, bo uważam, że taki klub powinien grać w ekstraklasie i chciałbym, żeby osoby zarządzające Wisłą Kraków naprawdę wydźwignęły ją z tego i wizerunkowego problemu, ale żeby też sportowo ona grała naprawdę na wysokim poziomie, więc będę bacznie się temu przyglądał. I dodatkowo piękny gest ze strony Kuby Błaszczykowskiego, który postanowił, tak, że dla Wisły będzie grał praktycznie za darmo. No Kuba to jest wyjątkowy człowiek. To jest piłkarz, który jest kochany za to właśnie, między innymi za takie gesty. On jest kochany przez kibiców nie tylko za swoją postawę sportową, za to, ile wniósł jako piłkarz do polskiej reprezentacji, do klubów, które reprezentował, czy ale także właśnie za to, w jaki sposób pomaga jego działalność charytatywna, czyli też wykładanie własnych pieniędzy na pomoc drugiemu człowiekowi, czy właśnie takie gesty, tak? Przywiązanie do klubu, wdzięczność za to, że Wisła Kraków, że dzięki Wiśle Kraków wypromował swoje nazwisko na świecie, na arenach piłkarskich. Dzisiaj wraca i sam pomaga, więc to pokazuje tylko jak naprawdę, jaki to jest człowiek. Wiadomo, że piłką nożną w Polsce rządzi Polski Związek Piłki Nożnej, wielkie królestwo z wielkimi środkami finansowymi. Natomiast pytanie, w jakim stopniu Ministerstwo Sportu i Turystyki może wpływać i wpływa na rozwój piłki nożnej w Polsce? No, my jako resort przekazujemy około 7 milionów złotych rocznie Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Szkoleń Dzieci i Młodzieży na kadry juniorskie. Ponad milion złotych na program Kibice Razem. Tutaj też PZPN jest beneficjentem tych środków. Wiadomo, że jako resort nie możemy wpływać na kwestie stricte sportowe, bo nie tym się zajmujemy, ale finansujemy szereg różnego rodzaju projektów, także z Ekstraklasą, jak choćby Akademię Klasy Ekstra, czy różnego rodzaju inne projekty realizowane skupiające się właśnie na sporcie dzieci, młodzieży, czy różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia. Przypomnę, że największa ilość beneficjentów programu klub, to są właśnie kluby piłkarskie, czyli te małe szkółki, które od nas otrzymują także dofinansowanie, więc
więc gdzie tylko możemy, to staramy się wspierać właśnie te fundamenty, sport dzieci, młodzieży. Nie finansujemy sportu komercyjnego, piłki nożnej komercyjnej i tak samo Polskiego Związku Piłki Nożnej w tym zakresie, ale chcemy pomagać, żeby piłka się rozwijała. No i ogromna ilość środków, które przekazujemy na infrastrukturę, także piłkarską. No, na przestrzeni 4 lat, no to już na przestrzeni 3 lat ponad 300 boisk piłkarskich, które bądź zostały wybudowane dzięki naszym środkom, bądź też zmodernizowane i też plany rozwoju infrastruktury, czy finansowanie akademii piłkarskich, które z naszego budżetu finansujemy, pomagamy, współfinansujemy klubom ekstraklasy. Tak, wspomnieliśmy przed chwilą o Kubie Błaszczykowskim, to jest prawy pomocnik. Pan również grywał na prawej pomocy w rozwoju Katowice, tak, ale patrząc na swój własny rozwój, chyba nie żałuje pan, że nie poszedł w kierunku piłki. Żartowałem kiedyś, że chyba byłem szybszy od piłki, dlatego musiałem się przenieść do lekkiej atletyki. A tak całkiem poważnie, to tak, to moja przygoda ze sportem zaczęła się od piłki nożnej, od rozwoju Katowice i tam stawiam swoje pierwsze sportowe kroki. Właściwie do 17 roku życia grałem w piłkę, później dosyć późno przeniosłem się do lekkiej atletyki, ale no tak, jak spoglądając na tę przeszłość, na tą swoją przeszłość sportową, to zarówno przejście z piłki nożnej do lekkiej atletyki było dobrą decyzją, ale także decyzja o zakończeniu kariery lekkoatletycznej w pewnym momencie też była dobrą decyzją, że nie goniłem za swoimi, można powiedzieć, takimi niezrealizowanymi ambicjami, czy za kolejnymi próbami zdobywania medali, tylko podjąłem decyzję, że to już nie jest mój czas, to jest nie jest mój moment już i chyba trzeba zacząć zajmować się działalnością zawodową, myśleć o przyszłości. A już niebawem działalnością zawodową będzie się pan zajmował w wymiarze globalnym. Dziękuję bardzo za... Zobaczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Były pomocnik rozwoju Katowice, minister sportu i turystyki Witold Bańka był moim rozmówcą w sektorze gości. Dziękuję bardzo.